programie Akcja Rekrutacja odwiedzamy fabrykę, w której powstają produkty dobrze nam znane ze sklepowych półek. Jeżeli uwielbiacie słodycze, ten odcinek powinien Was szczególnie zainteresować. Mondelez International to najlepsi ludzie oraz bardzo dobrze znane marki. W Skarbimierzu to nowoczesny, 10-letni zakład, w którym pracuje 1500 ludzi. Na stanowiskach specjalistycznych, produkcyjnych, magazynowych, technicznych oraz kierowniczych. Tutaj produkujemy czekoladowe batony marki Milka, Oreo, Piknik. Tutaj produkujemy Holsy, bardzo dobre cukierki. Tutaj produkujemy gumy Hollywood. Te wyroby trafiają na nasze polskie półki sklepowe. Trafiają również na półki pozostałych krajów europejskich. Można je znaleźć w Azji, w Afryce, ale również rozpoczynają swoją wędrówkę na antypody do Australii, Nowej Zelandii. Zobaczmy zatem, jak wygląda praca w zakładzie produkcyjnym Mondelez. Zaczynamy od fabryki gumy do rzucia i cukierków. Nazywam się Krzysztof Koreń, jestem liderem na dziale Holsów. Aktualnie znajdujemy się w kuchni, gdzie cukierki są gotowane. Nazywam się Piętka Violetta. W naszej fabryce Mondelez pracuję od 4 lat. Obecnie jestem operatorem maszyny pakującej na dziale Hols. Do moich obowiązków należy nadzorowanie procesu pakowania oraz kontrolowanie produktu. Jestem również właścicielem systemu BHP, który odpowiada za bezpieczeństwo i higienę podczas pracy. Od zeszłego roku w naszej fabryce został wdrożony system podnoszenia kwalifikacji dla techników liniowych. Są to 3 stopnie podnoszenia kwalifikacji. Stopień juniorski, stopień autonomiczny oraz stopień ekspercki. Ja na dzień dzisiejszy jestem w stopniu autonomicznym. Podnoszenie naszych kwalifikacji odbywa się poprzez liczne szkolenia, zarówno po części praktycznej, jak i merytorycznej. W tym roku wejdzie również 3-poziomowy system podnoszenia kwalifikacji dla operatorów. Zapraszamy ludzi chętnych i aktywnych do pracy. Udajemy się do fabryki czekolady. Tutaj część operatorów urządzeń przechodzi szkolenia, dzięki którym mogą objąć stanowisko technika liniowego. Z takimi umiejętnościami operator jest w stanie szybko usunąć drobne awarie na linii, bez konieczności wzywania pracowników utrzymania ruchu. Technik liniowy to połączenie pracy operatora i technika liniowego na linii. Na stanowisku tym wykorzystujemy umiejętności techniczne w obszarze danej linii lub w całym zakładzie pracy. Technikiem liniowym może zostać każdy. Zarówno obecni pracownicy firmy, jak i osoby zatrudnione z zewnątrz, jeżeli mają odpowiednie kompetencje. Jako pracodawca poszukujemy ludzi z uzdolnieniami technicznymi. Zapewniamy szereg szkoleń z tego zakresu dla wszystkich kandydatów. Praca w Mondelez to nie tylko stanowiska produkcyjne, ale również wsparcie produkcji. My odwiedzamy magazyn. W naszych zakładach mamy kilka rodzajów magazynów, m.in. magazyn wyrobów gotowych, właśnie w nim teraz się znajdujemy. Dodatkowo są jeszcze magazyny surowcowe i magazyny opakowań. Bez względu na to, w jakim magazynie pracownik magazynu wykonuje swoje czynności, polegają one na przyjmowaniu wyrobów, przyjmowaniu dostaw, wysyłaniu wyrobów, obsługi produkcji. Aby móc codziennie to wykonywać, potrzebujemy do tego odpowiedni sprzęt, m.in. wózki wysokiego składowania, wózki systemowe, wózki jezdne. Ale aby móc na nich pracować, potrzebujemy również do tego odpowiednie uprawnienia. Nasz zakład umożliwia nam szkolenie, aby te uprawnienia uzyskać. Mondelez w Skarbimierzu poszukuje osób aktywnych, komunikatywnych i współpracujących w zespole. Szukamy osób na stanowiska operatorów, magazynierów i techników liniowych. Pracujemy w systemie 3-zmianowym lub 4-brygadowym w zależności od naszych potrzeb produkcyjnych. W swojej ofercie dla każdego pracownika Mondelez posiadamy benefity takie jak darmowy transport na wybranych liniach, kantynę w obu placówkach i dofinansowanie do posiłków dla wszystkich pracowników, ubezpieczenia na życie, pracowniczy program emerytalny finansowany w 100% przez naszą firmę, kartę Multisport czy też opiekę medyczną LuxMed. Ktokolwiek jest zainteresowany tą słodką przygodą, zapraszamy na ulicę Smaków do Mondelez w Skarbimierzu.